Co cię dziś ugryzło? Nie uwierzysz, ktoś mi się włamał na konto na portalu społecznościowym. Jak to? Przecież dopiero co je założyłaś? No właśnie, miesiąc temu, bo wtedy właśnie skończyłam trzynaście lat. Dostałam SMS-a od Ani, że otagowałam ją wczoraj bez jej zgody na jakimś zdjęciu, a ja nie wrzucałam ostatnio żadnych fot. I co. Zadzwoniłam do niej i Ania powiedziała, żebym usunęła to zdjęcie, bo ma na nim wyjątkowo głupią minę. Próbowałam jej wyjaśnić, że to nie ja je zamieściłam. Hmm, a nie logowałaś się przypadkiem na portalu w szkole? Tak, w klasie informatycznej. Może się nie wylogowałam? Pamiętaj, nie loguj się do swoich profili na cudzym komputerze czy telefonie, a jeśli już musisz, nie zapisuj hasła na stronach oraz w przeglądarkach internetowych. Zawsze sprawdzaj, czy się wylogowałeś. Pamiętaj, że hasło musisz chronić. Powinno być znane tylko Tobie. I jeszcze jedno: nie publikuj cudzych zdjęć bez zgody osób, które na nich widać. To jest niezgodne z prawem. Warto o tym pamiętać. Nikt też nie ma prawa opublikować twojego zdjęcia, jeśli nie wyrazisz na to wcześniej zgody. To jakiś żart? Skąd taki wysoki rachunek za telefon? Doliczyli mi opłaty za jakieś dziwne aplikacje. Apka do makijażu? Co to w ogóle jest? To to akurat chyba wiem. Co wiesz? Pościągałam te apki na swój telefon, bo wydawały się fajne, a niby miały być darmowe. Trochę dziwne mi się wydawało, że musiałam podać numer telefonu i podałam twój numer. Myślałam, że to tylko ze względów informacyjnych, a nie do zapłacenia za tapki. Co? To kolejny żart? Dobra, jadę teraz po Kubę do szkoły. Jak wrócę, to sobie porozmawiamy. Zobaczymy, jak to odkręcić. Pamiętaj, jeśli ściągasz rzekomo darmową aplikację, dokładnie przeczytaj regulamin przed wyrażeniem zgód. Nie podawaj nigdy swoich danych ani danych rodziców nazwiska, dat urodzenia czy miejsca zamieszkania. Korzystaj tylko z zaufanych sklepów z aplikacjami, a nie z przypadkowych stron czy z reklam. I najlepiej przed pobraniem skonsultuj każdą nową apkę z rodzicem, żeby upewnić się, że jest bezpieczna. Dzień dobry, a właściwie to Niekoniecznie dobry. To był mój najgorszy dzień w pracy, Ever. O nie, u Ciebie też? Co się stało? Mam wirusa. Co? W komputerze. Chciałam zrobić fajną prezentację, pobrałam do tego jakiś program i co? I to był wstrętny wirus. Kochanie, spokojnie. Jadę po Kubę. Jak wrócę, to jakoś temu zaradzimy. Mama miała pecha. Trafiła na stronę, która udaje, że można z niej ściągnąć program, tymczasem pod przyciskiem kryje się złośliwy wirus. Nie daj się nabrać i nie ściągaj żadnych programów z niesprawdzonych źródeł. Internetowi przestępcy tworzą fałszywe apki i programy, a użytkownicy, logując się, nieświadomie przekazują swoje dane, które później mogą zostać wykorzystane do popełnienia przestępstwa w internecie. Zapamiętaj sobie moje imię HTTPS. Strony internetowe zaczynające się od skrótu Https są szyfrowane, a poufne dane są zabezpieczone i trudniejsze do przechwycenia, odczytania i zmiany przez niepowołane osoby czy programy. Poza adresem strony internetowej warto sprawdzić, czy jest ona szyfrowana. W pasku przeglądarki na początku adresu powinna być kłótka lub inny znak graficzny, a adres powinien zaczynać się od Https. Uwaga, czasem HTTPS może być widoczne dopiero po kliknięciu w kłódkę, znak graficzny lub po skopiowaniu adresu i jego ponownym wklejeniu. Klikając w kłódkę lub znak graficzny wyświetlany po lewej stronie adresu www, sprawdzisz, do kogo należy strona. Czy ten dzień się kiedyś skończy? Co jeszcze? Kuba, chcesz sam opowiedzieć? No, bo oglądałem w internecie taką jedną strzelaninę. Opowiedziałem o tym chłopakom, i pani to usłyszała i powiedziała, że musi z wami porozmawiać, bo to nie są treści dla dzieci. A skąd ja to miałem wiedzieć? Kuba, brawa za szczerość. Widziałem wiadomość w dzienniku elektronicznym. Swoją drogą, czy to przez to jesteś taki niewyspany? Miałem dzisiaj straszne koszmary. Przez całą noc śniło mi się, że ktoś do mnie strzela. Dlatego nie powinieneś tego oglądać. Pani zasugerowała, żeby zwiększyć kontrolę rodzicielską w internecie lub na jakiś czas zrezygnować z aktywności w sieci. Kochani, podsumujmy, co razem postanowiliśmy, bo jak widać, wszyscy się tych internetów jeszcze uczymy. Kuba, idziesz na pierwszy ogień. Będzie gorąco? Jeśli podejdziesz do sprawy na chłodno, to nie będzie. Zainstalujemy ci w smartfonie i na wspólnym komputerze programy do kontroli rodzicielskiej. Po pierwsze, będziemy kontrolować czas, jaki spędzasz przed monitorem Czyli. Czyli będziecie mnie monitorować? Po drugie, będziesz mógł bezpiecznie surfować po necie, bo wszelkie nieodpowiednie strony będą zablokowane. I po trzecie, zainstalujemy ci platformę z filmami dla dzieci, żebyś zawsze wiedział, że oglądasz to, co możesz, i żeby ci się nic strasznego już więcej nie śniło. Zgadza się? Zgadza. Kuba, spójrz na to tak. Teraz będziesz mieć więcej czasu na zabawę ze mną. Kasiu, u ciebie również zainstalujemy programy do kontroli rodzicielskiej. A poza tym. To ja sama powiem. Po pierwsze, już nigdy nie zaloguję się na portalu społecznościowym na cudzym kąpie, ani nie będę nigdzie na żadnych stronach i portalach zapisywać haseł. Bo wtedy każdy bez problemu może wejść na moje konto. Ktoś z innej klasy zalogował się na moim profilu jako ja, zamieścił zdjęcie Ani i otagował ją, a ja nawet nic o tym nie wiedziałam. Na szczęście wszystko się wyjaśniło. Tak. Po drugie, już wiem, że dobrze mieć różne hasła do różnych aplikacji, bo miałam wszędzie to samo i teraz muszę je pozmieniać. Najlepiej na takie, które jest bezpieczne. Czyli odpowiednio długie, z dużymi i małymi literami, z cyframi i ze znakami specjalnymi, na przykład z wykrzyknikiem, kropką, hashtagiem. I oczywiście zapamiętać je w głowie. Po trzecie, oddam Ci część kwoty za ten rachunek z kieszonkowego. I po czwarte, będę czytała wszystkie komunikaty pojawiające się na ekranie. A jeśli czegoś nie zrozumiem, poproszę ciebie lub memę o pomoc. Tato jakie pięć to chyba już wszystko było. Po piąte, jeśli już będziesz chciała pobrać jakąś apkę nawet darmową, to będę to musiał zaakceptować w aplikacji do kontroli rodzicielskiej. Tak, na wszelki wypadek, okej? Okay? No i dobrze. Przynajmniej jakby co będzie na ciebie, a moje kieszonkowe nie ucierpi. Kochanie, niestety ty też nie masz czystej karty. Po pierwsze zawsze trzeba sprawdzić źródło pochodzenia przed pobraniem. Tak, tak, wiem. Przecież dokładnie sprawdziłam twoje źródło pochodzenia przed pobraniem się. I widzisz, dobrze na tym wyszłaś. A na koniec czeka nas wizyta w serwisie komputerowym z twoim laptopem. Za to ja serwisuję się sam. <śm> 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 Wiesz co, mamo? Ja mam na razie dość portali społecznościowych i aplikacji. Rzucam to. Twoja decyzja. Nie mam ochoty zamieszczać w necie ani moich zdjęć, ani zdjęć tego, co jadłam na śniadanie. Co komu do tego? Poza tym, często ktoś wrzucał moje zdjęcie i mnie tagował bez pytania. A po pierwsze, to tak naprawdę jest to niezgodne z prawem, jeśli nie wyrażam zgody na publikację wizerunku. Tak powiedział pan od informatyki. A po drugie, nigdy nie wiadomo, co komu strzeli do głowy i do czego może moje zdjęcie wykorzystać. I nawet jeśli zostaną usunięte, to w internecie zawsze pozostanie po nich ślad. Ja tak nie chcę. W sieci trzeba się pilnować na każdym kroku. Nie logować się na cudzych sprzętach, a już na pewno nie zapamiętywać na nich żadnych haseł ze stron internetowych ani z portali społecznościowych. No i mieć różne hasła do różnych aplikacji. Ach, w dodatku nie wiem, jak mam zagadać do taty o tych nieszczęsnych aplikacjach. Po prostu zacznij. Zobacz, tata jest już w lepszym humorze. Kasia, fajną masz tę aplikację. Na bluzce. Tylko tej aplikacji lepiej nie próbuj ściągać, bo zniszczysz ubranie. Tato! No co, chciałem cię rozweselić. Głowa do góry. A ja już wcale nie chcę ściągać żadnych aplikacji. A jeśli będę chciała, to przyjdę do ciebie i mi ją pobierzesz, ok? Zgoda. A do kiedy mam Ci oddać te pieniądze za te koszty pobranych przeze mnie aplikacji? Mam inny pomysł. Co Ty na to, żebyś w ramach tej kwoty skosiła trawnik przed domem albo umyła nasz samochód? Genialne, dziękuję. Kubusiu, na razie będziemy z tatą pilnować, ile czasu dziennie spędzasz w sieci i co tam oglądasz. To dla Twojego dobra i bezpieczeństwa. A w weekend będę mógł trochę dłużej. Do dogadania. A dzięki temu będziesz miał więcej czasu na wszystko inne. Możemy częściej składać robota z klocków, a potem go razem programować. Tak! Hurra! W końcu będę miał jakiegoś robokolegę. No i widzicie, wszystko się jakoś dało przegadać i rozwiązać problemy.